Hej kochani, tu Hulaj Dusza, a wysłuchacie kolejnego podcastu z serii Absurdalne. Chociaż wydaje mi się, że bardziej by ta sprawa pasowała do jakiejś takiej serii tajemnicze. Natomiast no, takiej serii na tym kanale nie ma, ale jeżeli przyjrzymy się dzisiejszej sprawie bliżej, no to jak najbardziej takie wątki i aspekty absurdalne można tutaj znaleźć. Historia, jaką dzisiaj Wam przedstawię, jest sprawą, o której już słyszałam dawno temu i zrobiła na mnie ogromne wrażenie, ponieważ ta sprawa z całą pewnością jest czymś tajemniczym, niepokojącym, no i przede wszystkim zostaje w pamięci. Tak się składa, że do dnia dzisiejszego nie jest ona rozwiązana, chociaż na jaw wychodzą jakieś nowe informacje, ostatnie wyszły rok temu, o ile dobrze pamiętam, czyli no całkiem niedawno, no i rzekomo odpowiednie służby pracują nad rozwiązaniem tej sprawy. Co więcej, czytając różne fora typu Reddit, bo jedna kwestia są raporty, które można przeczytać, a właściwie to opracowania tych raportów, źródła przedstawiające fakty, a druga kwestia to są właśnie internetowi detektywi, którzy też sprawnie działają i którzy mają czasami dużo więcej do powiedzenia na temat danej historii. Tak więc czytając różne fora, na przykład typu Reddit, można spotkać się z opinią niby okolicznych mieszkańców, którzy sądzą, że ta historia wcale nie jest tak tajemnicza, na jaką wygląda, a sprawca jest zidentyfikowany, chociaż brakuje dowodów, by powiązać go ze sprawą. Więc to jest bardzo ciekawe, oczywiście do tego przejdziemy sobie na koniec a propos tych wszystkich teorii. Dlatego właśnie dzisiaj przyjrzymy się historii Lindsay Buziak i krok po kroku omówimy sobie wszystkie możliwości oraz informacje, jakie są ogólnodostępne. Ja osobiście uwielbiam tego typu podcasty, gdzie każdy szczegół jest omawiany i powiązywany z różnymi teoriami, a odbiorca no, może sam zweryfikować, którą wersję jest dla niego odpowiednia, która do niego przemawia. Może sobie na tej podstawie wysnuć własną teorię. Bardzo mnie takie podcasty, takie sprawy interesują, chociaż rzadko ja omawiam takie historie, więc dajcie znać, czy podoba Wam się ta forma, a teraz już bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Ważnym elementem jest w tej sprawie lokalizacja, ponieważ wiele osób twierdzi, że z tą historią mają związek lokalni mieszkańcy, no i można się od nich wiele, wiele dowiedzieć. Tak więc, moi drodzy, no przede wszystkim przenosimy się dzisiaj do Kanady, do Saanich w Kolumbii Brytyjskiej i samo Saanich wynosi ponad 115 tysięcy mieszkańców, ale często łączy się je z miastem o nazwie Victoria, które natomiast razem z całą okolicą, okolicznymi miastami, wioskami, tworzą Greater Victoria, czyli cały obszar liczący prawie 400 tysięcy mieszkańców. Wiem, że to całkiem sporo, natomiast wśród opinii tych mieszkańców, przynajmniej części z nich, które miałam okazję czytać na różnych forach, no to jest to taka zgrana społeczność, gdzie ludzie mniej lub bardziej się znają, każdy ma swój region i wcale nie jest to taki wielki obszar, jakim się wydaje, no bo my tutaj patrząc na przykład na Polskę, to myślimy sobie 400 tysięcy mieszkańców, całkiem duże miasto, całkiem fajna metropolia, natomiast no, nie wszystko jest takim, na jakie wygląda. My jednak wróćmy do Saanich, bo tam toczyć się będą dzisiejsze wydarzenia i tak jak wspomniałam, ta lokalizacja jest bardzo ważna, dlatego też w pewnym momencie zrobimy sobie taki mały spacer z Google Map, gdzie obejrzymy okolice, zwłaszcza te okolice, która jest bezpośrednio związana z tą sprawą. Natomiast wracając do Saanich, to jak podaje Wikipedia, jest to gmina, w której krajobraz miejski miesza się z wiejskim, a w rezultacie można podziwiać piękne widoki i dość szybko przenieść się do centrum. Jednak i tak Saanich traktowana jest jako tak zwana sypialnia, gdzie znaleźć można wiele domów, osiedli, spokojniejszą okolicę, natomiast miasto Victoria jest miejscem typowo korporacyjnym i przemysłowym, przez co wielu pracowników szuka domów i mieszkań właśnie w Saanich, ponieważ pracują w Victorii, mają blisko, jeżeli chodzi o dojazd, natomiast no, w Saanich jest więcej tego typu bloków, osiedli, sypialni i miłych, uroczych domków. I to tyle tytułem wstępu. Mam nadzieję, że niczego nie pomieszałam. Jeżeli ktoś jest z Kanady, a jak najbardziej może być to możliwe, no to prosiłabym o jakieś uzupełnienie, może jakąś ciekawostkę na temat tego obszaru. A teraz przejdźmy już do sprawy. Naszą tytułową bohaterką jest Lindsay Buziak, która przyszła na świat 2 listopada 1983 roku. I na temat jej wczesnego życia wiadomo jest naprawdę niewiele. Brak tutaj szczegółów, szczególików, które bardzo ubarwiają nasze historie. No jest jedynie taka informacja, że jej ojciec miał na imię Jeff, matka Evelyn, no i Lindsay miała też siostrę, która dostała imię Sara. Są to bardzo podstawowe informacje, w niektórych źródłach można znaleźć trochę więcej, mianowicie jedynie tyle, że matka Lindsay miała inne nazwisko, co może oznaczać, że rodzice albo się rozwiedli, lub po prostu no, matka miała inne nazwisko. Takie sytuacje też się zdarzają. Chociaż będąc chwilę przy tym temacie rodziny, to zauważyć można, że nasza bohaterka miała bardzo dobry kontakt ze swoim ojcem, ponieważ w źródłach można przeczytać, że
rozmawiali ze sobą telefonicznie, spotykali się, nic natomiast nie znalazłam na temat matki i ona jest tutaj jednym wielkim znakiem zapytania i nie wiem, czy faktycznie w grę wchodziły jakieś ekscesy rodzinne, czy może po prostu Evelyn uznała, że nie chce się w te sprawy mieszać, nie chce się wypowiadać publicznie, bo oczywiście taka opcja też jest możliwa. Natomiast znów, jeżeli ktoś pochodzi z tych rejonów, zna jakieś bliższe osoby, wie więcej na temat rodziny chociażby, no to będę wdzięczna za podzielenie się tymi informacjami. W każdym razie Lindsay i jej rodzina mieszkali we wcześniej wspomnianej Wiktorii i wszystko wskazuje na to, że nasza bohaterka spędziła tam całe swoje życie, no bo później jak już wyprowadzi się z domu rodzinnego, to też będzie mieszkać w mieszkaniu Wiktorii. Przez liczne grono znajomych Lindsay opisywana jest jako wodzirej weselny, osoba bardzo charyzmatyczna, otwarta, taka kontaktowa, która miała wielu znajomych, bardzo łatwo te znajomości nawiązywała, wystarczyło, że ona poszła na jakąś imprezę, na jakieś większe spotkanie w gronie ludzi, to już tam wszystkich znała, może nawet i imiona zapamiętywała, no to już w ogóle jest jakiś taki plus do bycia nad człowiekiem. W każdym razie, no zdaniem niektórych tych znajomych, to miała ona zbyt wielu, o czym miał świadczyć fakt 700 znajomych na Facebooku. Ja wiem, to brzmi jak takie gadanie Haliny i Grażyny z Podłusemki, które mówią, ojej, 700 znajomych na Facebooku, co to ma być? No ale do tego wątku tych znajomych sobie przejdziemy, bo on też się trochę nam pod koniec pojawi, więc taka no najbardziej szczegółowa informacja, jaką udało mi się znaleźć, to to, że Lindsay miała 700 znajomych na Facebooku. W każdym razie nasza bohaterka uwielbiała modę, zawsze wiedziała, jakie kolory, falbany i cekiny są modne w danym sezonie, ale zazwyczaj i tak ubierała się elegancko, jak przystało na kobietę sukcesu. No właśnie, o co chodzi z tą kobietą sukcesu? Nasza bohaterka postanowiła pójść w kierunku nieruchomości, dokładnie chodziło o zostanie agentem nieruchomości, czyli praca, w której Lindsay mogła wykorzystać swoją charyzmę, umiejętność szybkiego nawiązywania znajomości, no i oczywiście nawijania makaronu na uszy, ale to tak w dobrym znaczeniu tych słów. Lindsay była bardzo ambitna, miała nadzieję na to, że osiągnie sukces w branży nieruchomości i zresztą wszystko na to wskazywało. W 2006 roku na kursie dla pośredników nasza bohaterka poznała pewnego mężczyznę i był nim Jason Zylo, 2 lata starszy od naszej bohaterki, który tak samo jak Lindsay pracował jako pośrednik. I Jason miał tak zwaną dobrą renomę, ponieważ branżę nieruchomości miał w małym palcu i to w dodatku wcale nie środkowym. Tak się składa, że jego matka również była agentką nieruchomości, zresztą znaną i szanowaną w mieście, której biuro sprzedaje 40% nieruchomości w rejonie, a przynajmniej tak głosi jej profil. A chyba głosi dobrze, więc no wychodzi na to, że całkiem dobrze idzie jej ta sprzedaż. No cóż, renoma była i to dobra. Rodzina prowadziła kilka dodatkowych biznesów, więc plus 10 do fejmu i oczywiście hajs się zgadzał. Wracając jak do naszego Jasona i Lindsay, to młodzi ludzie bardzo szybko się w sobie zakochali, no i zaczęli się ze sobą spotykać. Ich związek rozwijał się i szedł w dobrym kierunku. Szybko wspólnie zamieszkali właśnie w mieście Victoria, w apartamencie, który należał do Jasona. A Lindsay z czasem zdobyła pracę w tej samej agencji, co matka Jasona, więc nasza bohaterka i prawdopodobnie przyszła teściowa, no to były takimi koleżankami z pracy. Nie wiem natomiast, czy to było jakieś takie BFFFF forever, czy może po prostu zwykłe koleżeńskie relacje, natomiast no, na pewno nie słychać było o żadnych ekscesach, żeby były tam jakieś nieporozumienia. Wszystko więc układało się dobrze i nic nie wskazywało na to, co miało się wydarzyć na początku 2008 roku. Teraz więc przechodzimy tak naprawdę do historii właściwej i chcę zaznaczyć, że mimo tego, że historia jest w miarę znana, to znaleźć można kilka wersji niektórych zdarzeń. Te wersje często powielają się w różnych opracowaniach, natomiast, moi drodzy, w Kanadzie jest prawo pozwalające opinii publicznej na dostęp do akt sądowych, w których zobaczyć można przebieg śledztwa, czyli przesłuchiwanych świadków, zabezpieczone dowody, i tak dalej, i tak dalej. Wyjątkiem są jedynie jakieś takie głośne sprawy, gdzie jednak ważne jest zachowanie poufności. I tak się składa, że kanadyjska prasa o nazwie Capital Daily w 2019 roku złożyła wniosek o dostęp do akt dotyczących tej sprawy. Stąd można było zweryfikować kilka ciekawych rzeczy. I opis wydarzeń, które Wam przedstawię, będzie się właśnie opierał na tych aktach, a właściwie to na opracowaniu w dużej mierze Capital Daily, którzy mieli dostęp do tych akt,
akt. Na podstawie tych akt napisali przebieg wydarzeń. Natomiast dodatkowo porównamy sobie, tutaj w domyśle moje ego, zapis akt z wersjami, jakie można spotkać w internecie lub od rzekomych świadków i znajomych. Czyli tak naprawdę porównamy to, co jest w tych wszystkich papierach zapisane z tym, co można przeczytać w internecie, co głoszą niektórzy znajomi, rzekomi znajomi lub to, co można przeczytać w niektórych opracowaniach. Tak więc zaczynamy. Pod koniec stycznia 2008 roku 24-letnia wówczas Lindsay Buziak, mieszkająca wówczas ze swoim chłopakiem w mieście Victoria, odebrała telefon od nieznanego numeru. Po drugiej stronie usłyszała głos kobiety z takim silnym latynoskim akcentem. Kobieta ta dzwoniła w sprawie poszukiwań nieruchomości i powiedziała, że jej mąż dostał ofertę pracy w Victorii, a tym samym szukają domu, w którym będą mogli zamieszkać. Dom ten miał być najlepiej nowy, a przynajmniej bez żadnych lokatorów i okresu wypowiedzenia dla nich. Dodatkowo też kobieta zażyczyła sobie, aby główna sypialnia była duża, no i też, aby była jakaś piwnica. No ale ogólnie to najlepiej taka nówka sztuka nieśmigana, żeby to była nowa nieruchomość. Najważniejsza jednak była cena, która zrobiła wrażenie na Lindsay, ponieważ ta kobieta szukała domu za, uwaga, uwaga, $1 000 000. Co za tym idzie, Lindsay otrzymałaby kilkanaście tysięcy dolarów prowizji. Najczęściej jest to od 2 do 5% ceny sprzedaży, więc niby tutaj od 20 do 50 tysięcy, jednak trzeba wziąć pod uwagę podział tych pieniędzy z agencją, no i pewnie jakieś dodatkowe koszty prawne. To oczywiście nie zmienia faktu, że są to pieniądze spore, tym bardziej, że klientka była zdeterminowana, by dom kupić, no bo w końcu miała się przeprowadzić, jakiegoś domu potrzebowała, no i prędzej czy później raczej jakiś tam dom musiałaby kupić. A wiadomo, te chociażby kilkanaście tysięcy drogą nie chodzi, tym bardziej, że no to było ponad 10 lat temu, a tym samym też te ceny były inne. Teraz i tak $1 000 000 to jest sporo, natomiast wtedy to było jeszcze więcej. Więc oczywiście oferta brzmi bardzo, ale to bardzo korzystnie. Lindsay zaniepokoiła jednak pewna kwestia. Mianowicie to, że ta kobieta zadzwoniła na jej numer prywatny, a nie ten służbowy. I nasza bohaterka bardzo rzadko dawała komuś numer prywatny telefonu, ale były oczywiście takie sytuacje w przypadku bardzo zaufanych klientów albo jakichś tam bliskich osób. W każdym razie Lindsay spytała tę kobietę, skąd ma jej numer, na co ona odpowiedziała, że dostała go od innego klienta, który ją polecił. No brzmi to bardzo miło, że ktoś nas poleca. Oferta też wydaje się być idealna, więc Lindsay wzięła się za poszukiwania domu. I tutaj pojawia się kilka rozbieżności między tym, co jest w aktach, a tym, co często pojawia się w opracowaniach. Na przykład to, że w wielu opracowaniach, w wielu materiałach jest napisane, że Lindsay uznała akcent dzwoniącej kobiety za latynoski, ale trochę taki naciągany, dziwny, może nawet jakby ktoś udawał ten akcent, a w rzeczywistości no, miałby zupełnie inny sposób wymowy. I ten wątek pojawia się wszędzie, natomiast w raporcie policyjnym nic na ten temat nie ma, jest po prostu napisane, że akcent latynoski i tyle. Więc pojawia się pytanie, czy ten fakt pominięto z jakiegoś powodu, bo na przykład uznano, że jest on nieważny, czy może dodatek o udawanym akcencie pojawił się później w celu ubarwienia historii, albo może przekazali go bliscy Lindsay, przekazali go znajomi, a z jakiegoś powodu funkcjonariusze to zignorowali. No cóż, dom za milion miał być pierwszą tak dużą ofertą dla młodej agencji. I sama Lindsay była zdziwiona, że wybrano właśnie ją do tej pracy. No bo wcześniej sprzedawała domy, jednak te domy były w o wiele niższej cenie, tak więc taka oferta za $1 000 000, no to jest oferta, która trafia się nie każdemu, też ciężko czasami taką ofertę zdobyć. Tym bardziej dla Lindsay, która była no, młodą agentką, nie miała jakiegoś dużego doświadczenia, więc to trochę ją zdziwiło. W każdym razie razem ze swoim chłopakiem rozmawiała nawet na temat tego, czy to się nie wydarzyło, jest zbyt piękne, by było prawdziwe. No ale Jason zachęcał swoją dziewczynę, aby wzięła ofertę i się nie zastanawiała. Sam przytoczył historię, gdy poproszono go o znalezienie domu za $900 000. On ten dom znalazł, no i w ogóle bajlando, hajs zarobił i wszystko było fajnie. No cóż, Lindsay ofertę przyjęła, ale zastanawiała się, kto ją w takim razie polecił. Jakoś tak nie dawało jej to spokoju, że tam ta kobieta zadzwoniła na numer prywatny. Więc Lindsay dzwoniła do swoich klientów z pytaniem, czy polecali ją, czy podali jej numer, ale nikt o niczym nie wiedział. I pojawia się też pierwsza informacja, którą można przeczytać w źródłach o kliencie, który polecił Lindsay, ale był na wakacjach i nie odbierał telefonu. I można znaleźć takie opracowania, jednak w raportach w ogóle nie ma nic na temat klienta polecającego.
Co znów albo jest dużym przeoczeniem, bo klient polecający mógłby bezpośrednio powiązać tę sprawę z kobietą, która dzwoniła, co będzie ważne w późniejszej części tej historii. No albo jest to znów jakiś taki dodatkowy fragment, który został dodany, który potem został powielany. Nie mam pojęcia. Nie zmienia to jednak faktu, że przez kolejne dni Lindsay kontaktowała się z nieznajomym numerem jeszcze 10 razy i w raportach nie ma informacji na temat tego, o czym rozmawiali i czy klientka w ogóle w jakiś sposób się przedstawiła, no bo chyba jakieś imię powinna podać. Wiadomo jest jednak to, że Lindsay zapisała numer jako, uwaga, uwaga, $1 000 000, co jest w tej sprawie jedynym szczegółem, więc nie wiemy, czy kobieta dzwoniąca miała jakieś imię, czy jakieś imię podała, czy podała też jakieś nazwisko. Nic na ten temat nie jest wiadome. Z tego, co można wyczytać, to też Lindsay, nawet jeżeli tam ta kobieta podała jakieś nazwisko swoje i męża, i imiona swoje i męża i nazwisko, no to Lindsay albo nie powiedziała o tym swoim bliskim, na przykład swojemu chłopakowi Jasonowi, albo w ogóle ta kobieta się nie przedstawiła. Bądź co bądź, 1 lutego nasza bohaterka rozmawiała z klientami przez około 10 minut i w trakcie rozmowy podała im adres domu, jaki dla nich znalazła i który miała im zaprezentować następnego dnia. Plan był taki, że 2 lutego, czyli już następnego dnia, o godzinie 17:30 Lindsay spotka się z klientami, no i pokaże im nieruchomość. I był to dom pod adresem 1702 The Sousa Place i poza tą nieruchomością Lindsay zaplanowała jeszcze pokazywanie domów następnego dnia, jeszcze jakieś nieruchomości, tyle że miała je pokazać w niedzielę. Czyli na 2 lutego miał być ten dom 1702, natomiast w kolejnym dniu miały być jakieś kolejne domy, które już nigdzie nie są wymieniane. I na dobrą sprawę teraz zapraszam Was na taką wirtualną przechadzkę po okolicy. Oczywiście dla osób, które nie mogą spojrzeć w ekran, ja i tak będę tutaj mówić, co Wam pokazuje i jak ten dom wyglądał. Tak więc, moi drodzy, dom o numerze 1702 był dużym, dwupiętrowym i takim dostojnym domem, no, który tutaj zresztą widzicie. Dom znajduje się przy ślepej uliczce. Jedziemy więc ulicą główną, po czym skręcamy w uliczkę i jest to pierwszy dom po lewej stronie. Poza nim są jeszcze 4 domy, z czego jeden jest za domem o numerze 1702, on też tutaj jest widoczny, czyli mamy dom, za nim jest kolejny dom, natomiast wokół tej uliczki znajdują się pozostałe 3 domy, które wyglądają tak samo. One są bardzo podobne, jeżeli chodzi o taki aspekt architektoniczny. No i w źródłach można przeczytać różne informacje na temat tego, że w tamtym czasie trwały jakieś tam budowa w okolicy, budowa nowych domów, co raczej jest mylone z tym, że rzeczywiście trwała budowa, ale w zupełnie innej uliczce, co prawda w okolicy, natomiast na The Sousa Place były już wcześniej te 4 wspomniane nieruchomości, poza tą nieruchomością z numerem 1702. Ja tutaj mówię dla sprostowania, ponieważ też można gdzieś tam w odmętach internetu spotkać informację, że w tej ślepej uliczce to stał ten jeden dom i on w ogóle był na końcu uliczki. Natomiast no, patrząc na naszą przejażdżkę w Google'ach i na zdjęcia, no to raczej widzimy jeden dom, który jest po lewej stronie, a nie na jakimś tam końcu ciemnej, szarej uliczki. Więc skoro przechadzkę po okolicy mamy już za sobą, no to wracając do naszej historii, nastała sobota, czyli dzień pokazu. Lindsay rzekomo była bardzo zestresowana, co wspomina jej chłopak Jason, do tego stopnia, że mężczyzna zaproponował jej pokazanie domu za nią lub pójście razem z nią na to spotkanie. Jednak nasza bohaterka odmówiła, no bo chciała zrobić to sama. Też Jason później na przesłuchaniu powie, że Lindsay była taką osobą, która chciała wszystko wykonywać samodzielnie i mimo tego, że odczuwała niepokój, to i tak chciała to zrobić sama. Nasza bohaterka zgodziła się jednak na to, aby Jason pojechał razem z nią i zaparkował przed domem, by w razie czego wejść do środka. I dla mnie już ten fakt jest niepokojący, no bo dlaczego Lindsay tak bardzo zestresowała się tym pokazem? W branży, no co prawda pracowała od niedawna, ale miała już spotkania z klientami. Nie ma nigdzie mowy o tym, by ktoś chodził z nią na te spotkania, więc jest to troszkę dla mnie zastanawiające. Chociaż z drugiej strony no, ogromny plus za zadbanie o swoje bezpieczeństwo. Bardziej mi tutaj chodzi o fakt, no, czy na przykład Lindsay czegoś konkretnego się obawiała, czy może, jak później powie Jason i jak też twierdzili niektórzy, kobieta była jedynie zestresowana trochę tym, że jest to tak duża oferta za $1 000 000, no i chciała bardzo dobrze wypaść. Natomiast no,
no kwestie takie bezpieczeństwa, to jest dla mnie zastanawiające i to też ten temat poruszymy trochę za chwilę. Pewne jest to, że tego dnia między 15 a 16 Lindsay przyjechała do biura, by zabrać dokumenty, no i też przygotować się do pokazu. I według zeznań recepcjonistki, która też w tym biurze pracowała i innej pracownicy, to nasza bohaterka wydawała się być zaniepokojona i poprosiła nawet, aby obie kobiety sprawdziły ten nieznajomy numer, który do niej dzwonił, aby zobaczyć, czy może już ktoś kiedyś taki do nich dzwonił, korzystał z ich oferty całego biura, czy może w ogóle któraś z kobiet ma zapisany ten numer. No ale oczywiście, jak się spodziewamy, nikt taki nie dzwonił. No ale dla mnie znów jest to taki element zastanawiający, czy w takim razie niepokój Lindsay wynikał z tego, że ta klientka zadzwoniła na numer prywatny, czy może o to chodziło, czy może chodziło o coś innego. Skąd w ogóle taka podejrzliwość w stosunku do klienta? To mnie nad wyraz zastanawia. Chociaż z drugiej strony, gdyby Lindsay czegoś konkretnego się obawiała, to myślę, że jednak wzięłaby swojego chłopaka razem ze sobą na pokaz, albo poprosiłaby jego, aby ten pokaz zrobił. Tak więc tutaj może jednak była to taka typowa podejrzliwość. Wiecie, tutaj zodiakary, no zodiakalny skorpion, kto wie, ten wie. No cóż, no ale wracając do tematu właściwego, około godziny 16:30 Lindsay i jej chłopak Jason zjedli na szybko obiad w okolicznej restauracji, co potwierdził znajomy kelner, no i rachunek, jaki zapłacili. Następnie nasza bohaterka pojechała do domu, aby się przebrać i przygotować na spotkanie, a o 17:30 była umówiona z klientami i jednocześnie z Jasonem, który już tam miał na nią czekać. W tym czasie Jason pojechał do pobliskiego sklepu samochodowego lub w niektórych źródłach jest mowa o mechaniku, ale ogólnie chodzi o wynajem lokalu dla firmy właściciela, więc Jason pojechał tam w sprawach służbowych. Po godzinie 17:00 Lindsay zadzwoniła do swojego chłopaka z informacją, że jest już w drodze na miejsce nieruchomości, gdzie Jason również miał przyjechać. W tym samym czasie jednak Jason odebrał telefon od swojego przyjaciela Coena Utmana i tak się składa, że wieczorem Jason i Coen byli umówieni na kolację, ale okazało się, że przyjacielowi, czyli temu Coenowi, rozładował się telefon, więc zadzwonił do Jasona z budki telefonicznej. No i panowie umówili się, że przyjaciel podjedzie po Jasona, a potem razem podjadą pod dom, gdzie Lindsay miała spotkanie, a następnie pójdą sobie na kolację, tak jak wcześniej planowali. I tak też się stało. Coen podjechał o godzinie 17:30 pod sklep samochodowy, gdzie czekał Jason. I nagrania z kamer pokazują, jak właśnie wtedy, czyli o godzinie 17:30, panowie wyjeżdżają spod sklepu. W trakcie drogi Jason próbował znaleźć adres nieruchomości, no ale źle ją zapamiętał, w sensie ten adres źle zapamiętał, więc zadzwonił do Lindsay spytać o dokładny adres. Kobieta odebrała telefon, podała adres i powiedziała, że musi kończyć, bo cytując, Meksykanie już tu są. I tutaj znów pojawia się pewna rozbieżność, ponieważ w niektórych źródłach, jak i w raportach, Lindsay miała powiedzieć, że oni już tu są, bez wskazywania na narodowość. Ja wiem, że może to brzmi jak taki mały szczegół, natomiast no, patrząc na całokształt, może to być jakimś tam ważnym tropem. W każdym razie chwilę po tym połączeniu Lindsay wysłała Jasonowi SMS-a z adresem i mniej więcej w tym samym czasie sąsiedzi zauważyli przed domem 1702 trzy osoby. Pierwszą z nich była Lindsay, a poza nią zauważyć można było kobietę z krótkimi blond włosami, która raczej nie pasowała do opisu latynoski. Obok tej kobiety stał wysoki mężczyzna, około 1,80–1,85 m, z brązowymi włosami. Wiek pary określono na 30-40 lat, w niektórych źródłach można zobaczyć 35-40, no ale tutaj tak naprawdę ciężko dokładny opis, bo te informacje mamy od osiedlowego szpicla sąsiada, który właśnie wtedy spojrzał w okno. Więc oczywiście no, patrząc w okno i widząc ludzi, no to nie zastanawiał się, że musi zapamiętać ich twarze, no bo potem może się to przydać. Pewne jest jednak, że kobieta była ubrana w charakterystyczną sukienkę, czerwono-czarno-białą z nieregularnymi wzorami, a mężczyzna miał na sobie elegancki płaszcz. Para wyglądała na takich zadbanych, całkiem zamożnych, no po prostu ludzi na poziomie, którzy w żaden sposób nie wzbudzaliby żadnych podejrzeń. Świadek twierdzi, że cała trójka się przywitała, pogadała chwilę przed domem, a następnie weszli do środka. O godzinie 17:38 Jason wysłał SMS-a do swojej dziewczyny, że będzie za kilka minut, no i według obliczeń wychodzi na to, że dotarł na miejsce około 17:45. Jak wspomina mężczyzna, w okolicy był tylko jeden samochód, BMW należące do Lindsay, co sugeruje, że klienci przyszli na piechotę lub zaparkowali swoje auto gdzieś dalej.
Natomiast biorąc pod uwagę późniejsze obserwacje, to nikt nie zauważy tych ludzi wsiadających do żadnego samochodu, więc tutaj sugeruje się, że jednak przyszli na piechotę. Na tym etapie zeznania Jasona nie są do końca jasne, co też jest zanotowane w raporcie, bo najpierw mężczyzna powiedział, że dotarł pod dom o 17:40 i widział, jak Lindsay wchodzi do środka z klientami. Podobno też blondynka, ta klientka na jego widok zamknęła drzwi wejściowe. I taka jest pierwsza wersja, natomiast później Jason stwierdzi, że dotarł na miejsce, gdy pokaz już trwał i jedynie zobaczył w oknie męską postać. No i tak naprawdę ta druga wersja, powiedzmy, że jest taką wersją właściwą, bo później Jason uzna, że to tak, to właśnie ta wersja. W każdym razie mężczyzna zaparkował przed domem, ale chwilę później przestawił auto trochę dalej, ponieważ jak uzna, no nie chciał wyjść na Wścibskiego, dookoła nie było żadnego samochodu, było całkiem ciemno, a tutaj jego światło od jego auta się odbijało i w ogóle ten dźwięk silnika. No mogło to troszeczkę zdziwić klientów, zaniepokoić, a Jason doskonale wiedział, jak Lindsay zależy na tym, aby ten pokaz dobrze wypadł. No i tak sobie czekał razem z tym kolegą w środku, w przestawionym samochodzie, tam troszkę dalej. Około godziny 18 Jason wysłał SMS-a do Lindsay z pytaniem, czy wszystko w porządku. Jednak ta wiadomość nie zostanie już nigdy przez kobietę odczytana. Chwilę po 18 Jason miał zobaczyć idącą drogą parę, których właśnie uznał za klientów, więc wyszedł z auta, no i chciał podejść do Lindsay, zapytać się, jak poszło, no i ogólnie z nią pogadać. Tyle, że kobiety nie było przed domem, ani w aucie, więc Jason postanowił wejść do środka, do domu numer 1702. Problem polegał jednak na tym, że drzwi wejściowe były zamknięte, co od razu wydało mu się dziwne, no bo w branży nie było takiej praktyki zamykania drzwi, no bo mogłoby to troszkę tak zaniepokoić klientów. Przychodzimy na jakiś pokaz domu, a tutaj agentka zaprasza nas do środka i zamyka za nami drzwi na zamek. Tak więc od razu to zaniepokoiło Jasona. Mężczyzna próbował dzwonić do Lindsay, dzwonił też dzwonkiem do drzwi, no ale bez skutku, wyglądało to tak, jakby w środku nikogo nie było. Na miejscu był też kolega Jasona, no i panowie wspólnie szukali klucza do drzwi lub jakiegoś wejścia do piwnicy, aby wejść do środka. I wtedy rzekomo Jason zauważył przez okno leżące buty Lindsay na pierwszym piętrze. Były to jej buty na obcasie, no to co świadczyło o tym, że kobieta jest w środku, no ale z jakiegoś powodu nie otwiera drzwi. Znów temat tych butów na obcasie, dlaczego one były na pierwszym piętrze, czy jest to coś niepokojącego? No nie do końca. Tutaj jest to wyjaśnione w ten sposób, że prawdopodobnie kobieta ubrała te buty na obcasie, aby oczywiście elegancko wyglądać. Ale wchodząc do domu, zdjęła te buty, aby nie porysować nimi podłogi. Był to taki, no taki kulturalny zwyczaj po prostu, aby niczego nie zniszczyć. Natomiast no już wychodząc z tego domu, to powinna buty ze sobą zabrać. Co właśnie świadczyło o tym, że jednak Lindsay była w środku. I wtedy też po raz pierwszy wykonano telefon alarmowy o 18:05. Mężczyzna powiedział, że nie może wejść do domu, po czym chodząc dookoła nieruchomości, zauważył nagle, że płot w patio jest otwarty, tak samo jak zresztą tylne drzwi. I wtedy Jason w trakcie rozmowy na ten numer alarmowy, no to się rozłączył, powiedział, że on wchodzi do środka, no i do tego środka wszedł. Po paru minutach mężczyzna znów wykona telefon alarmowy, dokładnie o godzinie 18:11, ponieważ niestety znajdzie swoją dziewczynę. Lindsay leżała w głównej sypialni na górze, a wokół niej było mnóstwo czerwonych plam. Kobieta nie reagowała w żaden sposób i niestety było już za późno na jakąkolwiek pomoc. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, szybko stwierdzili zgon wskutek wielokrotnego użycia krojochleba. Ślady wskazywały na dwie rzeczy. Po pierwsze, nie było śladów obrony, co oznacza, że prawdopodobnie Lindsay niczego się nie spodziewała, a poza tym sposób działania z psychologicznego punktu widzenia wskazywał na osobisty charakter działania nacechowany emocjonalnie. Czyli chodzi o to, że ktoś włożył dużo takiej siły nie tylko fizycznej, ale również emocjonalnej. No cóż, rozpoczyna się więc śledztwo, które wcale nie było proste. Okazało się, że na miejscu nie ma żadnych śladów DNA oraz również narzędzia zbrodni. Znaleziono męski odcisk buta, ale jest podejrzenie, że zostawił go jeden z funkcjonariuszy, więc ten odcisk nie jest traktowany jako dowód w sprawie. Ważnym elementem był oczywiście tutaj telefon, z którego dzwoniono do Lindsay. Numer nie był zastrzeżony, można było go sprawdzić. No i był to bardzo, bardzo ważny trop. No i na podstawie tego numeru odkryto, że telefon zakupiono w listopadzie 2007 roku,
roku, czyli no, 4 miesiące wcześniej, w sklepie spożywczym Vancouver. Nie wiem jak dla Was, no, ale dla mnie to takie nietypowe miejsce na zakup telefonu, ale może tak to działa, może to był jakiś sklep typu kiosk, no nie mam pojęcia. Można też znaleźć informację, że telefon to w ogóle był kradziony, ale oficjalnie nic o tym nie znalazło. W każdym razie do telefonu zakupiono kartę i zarejestrowano ją na imię i nazwisko Paulo Rodriguez, które, jak podejrzewają śledczy, jest fałszywym imieniem i nazwiskiem. Coś takiego jak John Smith albo nasz Jan Kowalski. Jak się okazało, telefon aktywowano dopiero w połowie stycznia 2008 roku, czyli wtedy, kiedy zadzwoniono do Lindsay. I tak naprawdę ten telefon wykorzystano jedynie w celu skontaktowania się z naszą bohaterką, a następnie go wyłączono i już nigdy nie był aktywowany. Udało się jedynie ustalić, że połączenia wykonano z Vancouver, a tym samym no, tak samo w Kanadzie. I ciekawe jest to, że w 2020 roku dziennikarz z Kanady poinformował, że śledczym udało się ustalić, kto dzwonił do Lindsay, jednak cytując, przyniosło to więcej pytań niż odpowiedzi i wcale to nie rozwiązało sprawy. I są to właśnie doniesienia z prasy, natomiast policja nie podała tej informacji publicznie do wiadomości, więc no, nie wiem, czy jest to coś do końca w 100% pewnego. Z raportów śledczych wynika, że funkcjonariusze sprawdzili komputer należący do Lindsay i zauważyli, że na jej Facebooku niektóre wiadomości i wpisy z tablicy między 24 stycznia a 3 lutego zostały usunięte. I jak wiemy, no ten 24 stycznia, 3 lutego jak najbardziej zbiega się z tym okresem, kiedy Lindsay przyjęła ofertę, kiedy kontaktowała się z tymi klientami, którzy jak później okazali się być sprawcami. I wydaje się to być lekko podejrzane. Laptop został dostarczony przez Jasona, co wiąże się z niektórymi teoriami, no ale o tym też powiemy za chwilę. Było to bardzo dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że Lindsay była osobą bardzo taką znaną, miała wielu znajomych, no i raczej kontaktowała się z kimś codziennie, więc ten moment od 24 stycznia do 3 lutego wydaje się jak najbardziej czymś nieprawidłowym, czymś niepokojącym. I z tego, co jest wiadome, to funkcjonariusze poprosili całą firmę, całego Facebooka o to, aby można było dotrzeć do tych wiadomości, do tych danych, które zniknęły. Natomiast były to początki Facebooka, był to rok 2008 i z tego, co zrozumiałam, to po prostu nie dało rady tych wiadomości, tych wpisów już z powrotem odzyskać. Nie wiem, czy to jest dobre wyjaśnienie, też w raportach nic o tym nie było, natomiast no takie informacje można znaleźć w źródłach. Patrząc na brak śladów DNA i bardzo dokładne działanie, twierdzi się, że wszystko zostało wcześniej krok po kroku zaplanowane swoją drogą przez profesjonalistów. Funkcjonariusze podejrzewają nawet, że właśnie wynajęto do tego tak zwanych profesjonalistów i działali oni na czyjeś zlecenie. Oczywiście nie muszę chyba dodawać, że kobieta i mężczyzna odpowiadający opisowi nie zostali nigdy znalezieni, a przynajmniej nie zostali zidentyfikowani w 100%. Chociaż niektóre tutaj podejrzenia też będą i o tym też zaraz opowiem. Sprawa wciąż jest w toku i zanim przejdziemy do teorii, to najpierw odpowiemy lub przynajmniej spróbujemy odpowiedzieć sobie na kilka takich podstawowych pytań, aby zrozumieć przebieg śledztwa i aby zrozumieć całą sytuację. Po pierwsze, warto rozważyć, czy jest chociażby mała szansa, że Lindsay była przypadkową ofiarą, że tak naprawdę to nie miało znaczenia, na kogo trafi. Akurat Lindsay odebrała telefon, akurat Lindsay tam się pojawiła. Czy jest w ogóle taka szansa, jak wiemy, zwłaszcza na podstawie tego typu podcastów, że niestety na tym świecie są osoby, które robią okropne rzeczy i nie ma to kompletnie dla nich znaczenia, kim ta osoba będzie. Tak więc, czy są szanse, że był to ktoś zupełnie przypadkowy, może jakiś seryjniak, może nie do końca? No i tutaj śledczy są jednomyślni, ponieważ twierdzą, że nie ma na to żadnych szans i z całą pewnością sprawa była zaplanowana i to właśnie sprawcy chodziło o Lindsay. Świadczy o tym fakt, że zadzwoniono na numer prywatny, który Lindsay mało komu udawała, no ale nawet gdyby możemy założyć, że ktoś przypadkiem wybrał jej numer telefonu, ktoś sobie gdzieś go odszukał, to świadczy o tym również fakt, że to nie było przypadkowe działanie, ponieważ ta osoba doskonale wiedziała, że Lindsay pracuje jako agentka nieruchomości, no i tutaj tym punktem, wspólnym punktem, który miał zaprowadzić do spotkania, był zakup domu, chęć zakupu domu, w dodatku za milion, więc tym bardziej cena taka atrakcyjna dla osoby, która pracuje w branży nieruchomości, tutaj prowizja też byłaby niemała.
Więc to wygląda jak najbardziej na zaplanowaną akcję i jak najbardziej chodziło o to, że celem była Lindsay. Ktoś zadał sobie tyle trudu, aby albo zdobyć, albo dostać numer telefonu kobiety oraz wiedział o tym, że pracuje ona w agencji nieruchomości. Drugie pytanie, druga kwestia, która chyba mnie najbardziej zastanawia, jest to, dlaczego nasza bohaterka była tak podejrzliwa i w sumie to obawiała się tego spotkania. Jej współpracownicy wspominają, że tego dnia była taka niespokojna, zestresowana, czy chodzi tutaj jedynie o to, że była to duża oferta za $1 000 000, no i Lindsay chciała sprzedać dom, czy może jednak czegoś się obawiała, jest jakiś element z jej przeszłości, z jej życia, który mógł wzbudzać w niej niepokój i mogła powiązać to właśnie z tym spotkaniem, czy może chodzi o to, że ktoś zadzwonił na jej prywatny numer telefonu i może to właśnie dlatego była taka podejrzliwa? To pytanie tak naprawdę nigdzie się nie pojawia. Z zeznań świadków, świadka tego jednego, wiecie, szpicla z okna, wynika, że Lindsay powitała parę, która rzekomo chciała kupić dom, w taki sposób, jakby się wcześniej nie znali. Czyli uścisnęli sobie tam rękę, przywitali się. To nie było z całą pewnością spotkanie ludzi, którzy już kiedyś tam na siebie wpadli, tylko raczej charakter służbowy, charakter spotkania, jakbyśmy kogoś widzieli po raz pierwszy. Kolejną kwestią, która mnie zastanawia, ale też takie wątki znalazłam na różnego rodzaju forach. Mianowicie, dlaczego osobą dzwoniącą, tą osobą, która skontaktowała się z Lindsay w sprawie zakupu domu, była kobieta? I dlaczego też kobieta przyszła na to spotkanie? I ja wiem oczywiście, że o co chodzi, a dlaczego to ma być jakieś takie niezwykłe? No z tego powodu, że patrząc na taki psychologiczny punkt widzenia, to jeżeli już kobiety robią takie rzeczy, to zazwyczaj nie używają do tego kroju chleba. Wolą na przykład zapodać jakąś herbatkę z dodatkiem. Oczywiście tutaj bardzo, ale to bardzo mówię ogólnie, no bo nie zawsze tak jest. Ale pojawiło się spostrzeżenie, że prawdopodobnie ta kobieta to była takim elementem przykrycia dla mężczyzny, który stał obok niej i który no najprawdopodobniej no to on wszystko wykonał, on wszystko zrobił. Ta kobieta była takim no tak zwanym dodatkiem do torebki, na który wszyscy zwrócili uwagę. I to jest dosyć ważne, no bo pojawiło się wielokrotnie kwestia, że ta kobieta miała na sobie charakterystyczną sukienkę i ludzie zapamiętali tę sukienkę. Niektórzy też twierdzą, że ta akcja mogła być do tego stopnia zaplanowana, że ta kobieta specjalnie włożyła taką, a nie inną sukienkę, wiedząc, że ta sukienka zwróci uwagę, a tym samym widząc tę parę na ulicy, to zwracamy uwagę najpierw na sukienkę, potem na kobietę, która tę sukienkę nosi, a dopiero gdzieś tam potem możemy albo i nie zwrócić uwagę na mężczyznę, który stoi obok niej. Ja też zauważyłam, że gdyby tak się przyjrzeć rysopisowi tych osób, no bo też takie rysopisy się pojawiły, to opis tej kobiety jest bardziej dokładny, bardziej te jakieś rysy twarzy zostały zachowane, więcej na jej temat wiadomo, a ten mężczyzna no był sobie, stał i tyle. Więc o ile ta teoria jest prawdziwa, że tutaj chodziło jedynie o przykucie uwagi, odwrócenie uwagi od sprawcy, który tak naprawdę wykonał zadanie lub po prostu to zrobił, mówię zadanie, ponieważ funkcjonariusze zakładają, że to było zlecenie, że ci ludzie byli profesjonalistami, o ile można to też tak nazwać. Jeżeli rzeczywiście chodziło tutaj jedynie o odwrócenie uwagi, no to zrobiono to naprawdę bardzo dobrze, naprawdę profesjonalnie i też widzimy, o ile jest to prawda, że ktoś dużo trudu sobie zadał, aby znaleźć sukienkę, aby była jeszcze kobieta, aby ta uwaga była zwracana na kobietę, natomiast nie na mężczyznę, który prawdopodobnie był sprawcą. A poza tym taka mała ciekawostka, nie wiem, czy zauważyliście, że jeżeli w danej sytuacji pojawia się kobieta albo pojawia się dziecko, to jesteśmy w stanie tej osobie częściej zaufać. Dobrym przykładem tego jest historia Colin Stan, czyli dziewczyny z pudełka, która wsiadła do samochodu nieznajomych osób, no ze względu też na to, że w tym samym samochodzie siedziała kobieta z dzieckiem, więc no skoro jest kobieta z dzieckiem, to co złego może się stać? No dobra, kolejnym pytaniem, które możemy sobie zadać, to jest użycie kroju chleba. Dlaczego akurat ten przedmiot, a nie na przykład
podpis ten teleton. Biorąc pod uwagę, że ta cała sytuacja była zaplanowana, że ktoś tutaj zadał sobie tyle trudu, aby wybrać sukienkę, aby tutaj takie aspekty psychologiczne porozważać, no to dlaczego ta osoba nie wolała załatwić sprawy szybko, w miarę szybko, z jeszcze mniejszą ilością śladów, a jednak ci pseudoprofesjonaliści zdecydowali się na formę, na użycie kroju chleba, na użycie dużej ilości siły, na sprawienie, że było bardzo dużo takich śladów, rozbryzgów, plam w tym domu. Dlaczego? To jest bardzo ciekawe pytanie. Też użycie takiego przedmiotu, jaki został użyty, nie kojarzy nam się z takimi profesjonalistami. Ja mówię profesjonaliści w dużym cudzysłowie, natomiast no, chodzi o takie sytuacje zorganizowane. Są takie osoby, no nie ukrywajmy, są takie osoby, są osoby, które dostają pieniądze za pozbycie się kogoś, natomiast zazwyczaj jest jednak używany inny przedmiot, tutaj mam na myśli pistolet, teleton, czelba, cokolwiek innego, no ale nie słyszałam nigdy o użyciu kroju chleba. Czy chodziło tutaj o zmylenie śledczych, aby na przykład uznano to za taki motyw osobisty? Czy może jednak był to motyw osobisty? Czy może osoba, która to wykonała, tutaj w domyśle mamy tego mężczyznę lub może nawet ta kobieta, czy ci ludzie w jakiś sposób mogli żywić uraz do Lindsay, czy może jakieś emocje w nich były, których obiektem była Lindsay, czy ona coś mogła im zrobić, czy mogła na przykład zrobić coś ich bliskich. Tutaj pojawia nam się właśnie ta teoria, czy może jednak ci ludzie wcale nie zostali wynajęci, albo na przykład zostali wynajęci przez kogoś im bliskiego, komu na przykład Lindsay coś zrobiła. No ale skoro już tak daleko sobie wychodzimy z tymi rozważaniami, no to myślę, że czas, aby opowiedzieć troszkę o teoriach. Tych teorii jest kilka, natomiast są takie trzy główne teorie, które się pojawiają, które często się ze sobą łączą, które są czasami naprzemiennie wykorzystywane. Są to różne tropy, tak więc moi drodzy, ja tutaj przedstawię od takich najmniej prawdopodobnych do najbardziej prawdopodobnych, chociaż wszystkie, moim zdaniem, wszystkie trzy są w jakimś stopniu prawdopodobne. Pierwsza teoria dotyczy tego, że Lindsay w jakiś sposób zaszkodziła grupie zorganizowanej, która miała związek z cukrami pudrami. Skąd w ogóle taka teoria? Ano z tego powodu, że nasza bohaterka miała znajomych na Facebooku, tak, to są ci znajomi, do których miałam wrócić. W swoich znajomych na Facebooku miała ona osoby związane z półświatkiem i też z cukrami pudrami. No i skoro miała takie osoby, skoro te osoby znała i to nie były tylko tam, że ona akceptowała zaproszenia na Facebooku tych znajomych, ale pewne jest, że kilka razy się z tymi osobami spotkała. To może byli jacyś się znajomi ze szkoły, nie wiem, z osiedla, no z czegokolwiek, po prostu tacy zwykli znajomi, z którymi się czasami idzie na imprezę, do których czasami się zadzwoni i z którymi czasami się pisze na Facebooku. I sytuacja wygląda w ten sposób, że pod koniec 2007 roku miał miejsce nalot na kartele sprzedające właśnie te cukry pudry i wśród osób zatrzymanych był znajomy Lindsay, którego ona wcześniej odwiedziła. Czyli to wyglądało w ten sposób, że ten nalot był chyba jakoś tak w listopadzie, grudniu 2007 roku, a jakiś tydzień czy dwa wcześniej Lindsay pojechała do Calgary odwiedzić tego znajomego, no a później to się wydarzyło. Tak więc pojawia się pytanie, czy Lindsay na niego doniosła, no bo skoro nagle go zatrzymują tydzień po tych odwiedzinach, to może niektórzy pomyśleli, że ona na niego doniosła. No ale nic na to nie wskazuje, chociaż tak mogły właśnie pomyśleć niektóre grupy i być może te grupy właśnie szukały zemsty. I o ile wszelkie dokumenty mówią, że Lindsay nie była żadnym informatorem i że ona bezpośrednio na nikogo nie doniosła, no to może być tutaj taka informacja, taki domysł, że Lindsay mogła o czymś powiedzieć komuś, kto tym informatorem był i właśnie ta osoba między innymi przyczyniła się do zatrzymania tej grupy. Więc tutaj pojawił się taki motyw zemsty, no bo skoro mówimy o profesjonalistach, skoro tutaj połączymy tych znajomych na Facebooku, no to może w grę właśnie takie niestety osoby z półświatka wchodziły. Jednak sposób działania no, nie do końca wskazuje na zemstę takiej grupy, na coś zaplanowanego. Ja może tutaj jakimś mistrzem od dziwnych ugrupowań nie jestem, natomiast no, zazwyczaj robię to bardzo czysto w tak zwanych białych rękawiczkach. Zazwyczaj właśnie używają też jakiegoś pistoletonu lub szczelby, a nie kroju chleba. Wygląda to inaczej.
Jednak pewne jest, że nasza bohaterka znała nieodpowiednie osoby i nawet w 2003 roku jej telefon był na podsłuchu w związku z tymi znajomymi, ale ustalono, że no tak jak mówię, Lindsay nie miała z nimi nic wspólnego w ogóle i nigdy też nie brała żadnych substancji, nigdy nie miała żadnych informacji na temat działania tych różnych ugrupowań. To po prostu byli znajomi, nasz kolega Wojtek, którego może tam każdy ma, który ma jakieś swoje życie, czasami sobie z nim na piwerko idziemy, no ale nie wiemy, czy on w jakichś dziwnych grupach jest i co tam robi. Druga teoria skłania się ku temu, że sprawcą lub osobą, która całe zdarzenie zaplanowała, jest chłopak Lindsay, czyli Jason. Jak widzimy, Jason wydaje się być osobą idealną do tego, aby powiedzieć, że nie, no przecież to nie on. Ma idealne alibi związane z kolegą. Gdyby nie ten kolega, to Jason zjawiłby się o ustalonej porze na miejscu. Być może jego obecność odstraszyłaby tych klientów, czy sprawców tak naprawdę. Może do tego wszystkiego by nie doszło, no ale dziwnym trafem zbieg okoliczności chciał, że zadzwonił kolega, że Jason się pod ten dom spóźnił, a dodatkowo zmieniał swoje zeznania. Znaczy, no raz zmienił to zeznanie i też troszkę dziwne jest to, że on przestawił samochód. Najpierw przyjechał pod dom, a później przestawił samochód w inną uliczkę, aby no, nie wyjść na jakiegoś natręta. To znowu wygląda jak taki jeden wielki zbieg okoliczności, no bo może wtedy Jason stojąc pod tym domem mógłby usłyszeć jakiś krzyk, jakieś dźwięki, mógłby zobaczyć coś przez okno, to może również by tych ludzi w jakiś sposób zaniepokoiło, odstraszyło tych sprawców, może by do tego wszystkiego nie doszło. A jednak tutaj mamy zbieg okoliczności związany z kolegą i mamy zbieg okoliczności związany z przestawieniem tego samochodu. No i mamy jeszcze Jasona, który zmieniał swoje zeznania, no bo on najpierw powiedział, że on tam przyjechał i zobaczył jeszcze, jak Lindsay wchodzi do środka z tymi ludźmi, a później powiedział, że on jednak nie widział tych ludzi, jak wchodzą do środka, za to widział jakąś męską postać w oknie. Dodatkowo, jak pamiętamy, funkcjonariusze mieli okazję sprawdzić komputer, gdzie brakowało tych wpisów i w ogóle ruchu na Facebooku od 24 stycznia do 3 lutego. No i ten komputer został oddany funkcjonariuszom przez Jasona. Ten komputer cały czas był w domu, w którym Lindsay wspólnie z nim mieszkała. I tutaj pojawia nam się taka pierwsza myśl, że jeżeli ktoś te wiadomości usunął, jeżeli ktoś tą aktywność całą usunął, to mógł być to właśnie Jason. Dlaczego to zrobił? No właśnie, albo jest w to zamieszany i wie, co się stało, albo na przykład on sam to wszystko zorganizował. No bo do tego też pasuje ten taki osobisty charakter. Jak wiemy, był on z Lindsay związany, byli oni parą, ich związek był całkiem poważny, ale z jakiegoś powodu coś mogło się w tym związku nie układać i być może dlatego Jason chciał się swojej dziewczyny pozbyć. No właśnie, to jest trochę taki naciągany motyw, bo nic nie wskazuje na problemy w ich związku, a przynajmniej oficjalnie nic na ten temat nie wiemy. Tutaj znów internetowi detektywi, Reddit, osoby, które rzekomo znają Jasona, osoby, które rzekomo znały Lindsay, sugerują, że może jednak w ich związku nie układało się dobrze, że Lindsay powiedziała niedługo przed całym zdarzeniem, że ona tęskni za swoim byłym, jakiejś tam koleżance, potem ta koleżanka drugiej koleżance, potem kot psa sąsiada się o tym dowiedział. Taka poczta pantoflowa, która nie do końca jest prawdziwa i która też w żadnych raportach się nie pojawia, no ale jest oczywiście jakaś szansa. Jest sugestia, że coś w tym związku się nie układało, no i oczywiście Jason próbował się pozbyć swojej dziewczyny. Tak jak mówię, no kwestia związana z tym motywem, że ojej, ona chciała ze mną zerwać, więc ja zerwę z jej życiem, no to tak nie do końca. Dlatego zazwyczaj ta teoria z winą Jasona łączy się z kolejną teorią, która wskazuje, moi drodzy, może tego się nie spodziewacie, ale na matkę Jasona, na Shirley Zylo, która, jak pamiętamy, również pracowała z Lindsay, miała dostęp do jej prywatnego telefonu, zresztą tak samo jak i Jason i pewnie wiele, wiele innych ludzi. No ale skąd w ogóle pomysł, że Shirley może mieć z tym coś wspólnego? No i moi drodzy, tutaj chodzi o to, że jak pamiętamy 1 lutego, dzień przed tymi wydarzeniami, no bo spotkanie było 2 lutego, a 1 lutego wieczorem Shirley odwiedziła Lindsay i swojego syna. I wtedy też kobieta zeznała, że w trakcie tych odwiedzin Lindsay rozmawiała z tajemniczą klientką i podała jej adres spotkania. I stąd właśnie wiemy, że rzekomo nasza bohaterka miała ten adres podać w
wieczorem w piątek, a w sobotę już o 17 miało być spotkanie. I to wydaje się być nie do końca prawdopodobne, aby sprawcy poznali adres w niecałe 24 godziny wcześniej. Zdaniem biegłych no jest to za mało czasu na poznanie okolicy, na poznanie sąsiadów, na w ogóle dowiedzenie się na przykład, czy ktoś tam nie mieszka, czy nie ma tam ludzi, którzy siedzą wieczorami pod domem i zaglądają innym w okna, no bo też takie są osiedla, też są takie miejsca. Trzeba było sobie ułożyć plan wejścia, plan wyjścia, plan ucieczki, no bo skoro ktoś sobie zadaje tyle trudu, aby wybrać sukienkę, która ma na celu odwrócić uwagę, a nie zadaje sobie trudu, aby poznać okolice i aby wiedzieć, z której strony wejść, z której strony wyjść, no to coś tutaj ewidentnie nie gra. Tym bardziej, że moi drodzy, okazało się na podstawie tego telefonu, z którego dzwoniono do Lindsay, że 24 godziny przed umówionym spotkaniem, mniej więcej 24, ktoś z Vancouver podróżował do Victorii, czyli tam, gdzie się mieli mniej więcej spotkać, a z Victorii potem do domu 1702. Tak więc wychodzi na to, że te 24 godziny wcześniej, czyli no załóżmy, że w ten piątek, kiedy nasza bohaterka miała podać adres, no to ci sprawcy byli jeszcze w Vancouver, więc oni kompletnie nie wiedzieli, gdzie to jest, nie mieli okazji poznać się z miejscem, ewentualnie no mieliby parę godzin na przyjrzenie się temu domowi, tej całej okolicy, no ale zakładam, że wtedy ktoś mógłby ich zauważyć, bo był dzień, bo było jasno, więc tym bardziej no ktoś mógł ich rozpoznać, ktoś mógł zwrócić na nich uwagę, a to byłoby mało bezpieczne przy takim działaniu. Tak więc mało prawdopodobne jest to, że ci ludzie znali adres spotkania jedynie 24 godziny przed tym spotkaniem. Dodatkowo tak się składa, ja też o tym wspominałam, że w okolicy wtedy trwała budowa i kierownik budowy kończył pracę akurat o godzinie 16:30, czyli godzinę przed tym spotkaniem. Więc wydaje się, że ci ludzie też powinni mieć informację, o której ten kierownik kończy w ogóle, że jest jakaś budowa, bo równie dobrze kierownik budowy mógł kończyć o godzinie 18, mógł tam być cały czas, mógł ich zauważyć, mógł ich zapamiętać, mógł, nie wiem, zdjęcia im porobić i to też mogłoby całej tej rzekomo zaplanowanej sytuacji zaszkodzić. Swoją drogą tak się składa, że ten kierownik był znajomym Shirley i tym samym no, wydaje się to być takim dziwnym zbiegiem okoliczności. Co do tej wersji też przyczynia się historia z przyjaciółką Lindsay. I to też, jeżeli ktoś wcześniej interesował się tą sprawą, to pewnie kojarzycie, lub nie, no to Wam powiem po raz pierwszy, że przyjaciółka Lindsay o imieniu Nikki pewnej nocy, parę miesięcy już po tych zdarzeniach, ale wciąż w 2008 roku, w środku nocy odebrała telefon i ze względu na to, że był to środek nocy, że ona tam, wiecie, no jednym uchem słucha, drugim nie, tam hello, o co chodzi. No ale osoba, która do niej dzwoniła, to była kobieta, która miała dziwny akcent, właśnie taki akcent trochę latynoski, ale jednak nie do końca. No i kiedy ta Nikki ogarnęła sobie, wiecie, ten chomik na kołowrotku zaczął kręcić i ogarnęła, że dzwoni do niej kobieta z dziwnym akcentem, to od razu sobie to skojarzyła ze sprawą Lindsay, więc się szybko obudziła. No i kiedy zapytała się, kto mówi, no to tamta kobieta się rozłączyła. No ale nie dało jej to spokoju, nie dawało jej to spać, więc dzwoniła do tej kobiety pod ten numer jeszcze kilkanaście razy, aż w końcu się dodzwoniła i kobieta przedstawiła się jako Shirley Zylo, która niby pomyliła numer tej koleżanki z numerem swojej sekretarki, która też ma na imię Nikki, więc chciała zadzwonić do Nikki sekretarki, ale zadzwoniła do tej Nikki koleżanki Lindsay. Tutaj też pojawia się pytanie, skąd na przykład miałaby numer do tej Nikki. Możemy wnioskować, że może kiedyś Jason jej zapisał, ale to też wydaje się być bardzo, bardzo dziwne. Natomiast sama Shirley, czyli matka Jasona, zaprzecza w ogóle, żeby taka sytuacja miała miejsce. I nie znalazłam żadnego wyjaśnienia, czy tak było, czy tak może jednak nie było. Też w raportach nic na ten temat nie jest wiadome. To też wydaje mi się lekko dziwne, ponieważ no chyba łatwo jest sprawdzić, czy ktoś do kogoś dzwonił. Chyba, że się mylę, chyba, że może w 2008 działało to zupełnie inaczej. No ale jeżeli jesteśmy już przy tej teorii, która zdaniem też mieszkańców, lokalnych ludzi wydaje się być najbardziej prawdopodobna, to pojawia się pytanie, jaki motyw w takim razie miałaby matka Jasona i lub Jason razem z nią. No właśnie, tutaj pojawia się takie wyjaśnienie,
że to właśnie matka Jasona, która była osobą w mieście znaną, która na podstawie tej sprzedaży swoich nieruchomości miała różne znajomości i w ogóle też różne biznesy prowadziła. No i pojawia się myśl, że ona w jakiś sposób prała pieniądze, miała związek z różnymi kartelami, z różnymi dziwnymi typami. Niby są na to jakieś zdjęcia potwierdzające, na których widać Shirley i jakichś tam lokalnych biznesmenów, którzy tam nie do końca legalnie działają. Ja tych zdjęć nie znalazłam. Są to swego rodzaju domysły, natomiast to, że ktoś ma biznesy, że ktoś te biznesy prowadzi, że ktoś jest znaną osobą i ktoś ma znajomości, może wśród tych znajomych są różne ciekawe typy, no to może to świadczyć o tym, że, i znów tutaj takie gdybanie, ale Lindsay mogła się o czymś dowiedzieć. Mogła się dowiedzieć, że Jason i jej matka mają coś wspólnego z cukrami, pudrami, albo mają coś wspólnego z jakimś innym, nie do końca legalnym biznesem. Może w związku Lindsay i Jasona nie układało się najlepiej, może mieli zerwać. No i może właśnie z tego powodu Jason i matka postanowili się jej pozbyć. I ciekawe jest to, że właśnie ku tej teorii skłania się ojciec Lindsay, który do dnia dzisiejszego bardzo, ale to bardzo aktywnie działa w celu rozwiązania sprawy swojej córki. I on w wielu swoich materiałach wypowiada się w ten sposób, że jest przekonany, twierdzi, że właśnie za tym wszystkim stoi matka Jasona lub i sam Jason. A motywem miały być jakieś szacher-macher, dziwne znajomości. Lindsay widziała coś, czego nie powinna. Ja też wśród tych internetowych detektywów na forach znalazłam taką informację, której nie ma w źródłach, albo przynajmniej nie w tych źródłach, do których ja dotarłam, że Lindsay parę dni parę miesięcy przed tymi wydarzeniami miała powiedzieć swojemu ojcu, że widziała coś, czego nie powinna widzieć, ale nie chciała mu powiedzieć, co to jest. Więc tutaj znów pojawia się ten motyw tego, że Lindsay była świadkiem czegoś, czego nie powinna być. No i komuś mogła stanąć na przeszkodzie. Ktoś mógł się obawiać o to, że Lindsay powie to dalej, że Lindsay może sprawić komuś kłopoty. No i postanowiono się jej pozbyć. Moi drodzy, tutaj w tytule powinny być aktualizacje co do tej sprawy. Jeżeli chodzi o takie aktualizacje, to w 2019 roku, kiedy wypłynęły te akta, raporty policyjne, to dowiedzieliśmy się o tym, że ci ludzie, którzy wykonywali telefon, czyli sprawcy, mieli też dodatkowy telefon, który służył do dzwonienia na ten pierwszy telefon, aby móc odsłuchać nagrania z poczty głosowej. Czyli tutaj taki mały szczegół, który może mieć, a może nie mieć wpływu na całą sprawę, ale to, że sprawcy mieli tak naprawdę dwa telefony i do dnia dzisiejszego oba są już wyłączone. Dodatkowo wiadome jest, i to też chyba z 2021 informacja, że Shirley Zylo, czyli matka Jasona, która tam jest podejrzewana, i jeżeli wpiszemy jej imię i nazwisko, to poza jej stroną, jeżeli chodzi o agenta nieruchomości, no to wyskoczy mnóstwo artykułów związanych właśnie ze sprawą Lindsay. No i Shirley Zylo złożyła pozew przeciwko Jeffowi Buziakowi, czyli ojcu Lindsay, ponieważ ojciec Lindsay no, głosi wszem i wobec, że to właśnie Shirley jest to zamieszana, tak więc kobieta postanowiła złożyć pozew za zniesławienie. No ale to wszystko jest w toku, żadnej aktualizacji na ten temat nie znalazłam. Kolejną takim update'em jakby, czymś nowym aktualizacją jest kwestia DNA. I chodzi o to, że funkcjonariusze, niby osoby też pracujące pro bono nad całą sprawą, znaleźli fragmenty DNA, które zostały jeszcze z tego miejsca zabezpieczone, no bo na pewno jakieś ślady tam zabezpieczone, jakieś zdjęcia porobiono, jakieś tam małe mikro ślady były zabezpieczone. No i jest informacja, że osobom, które nad tym pracowały, udało się uwydatnić jakiś mały ślad DNA. I po co ja o tym mówię? To też nie jest jakoś tam chyba do końca jasne, czy oni te DNA mają, czy nie mają, to z tego co zrozumiałam, to nawet nie funkcjonariusze to zrobili, tylko właśnie ludzie działający pro bono. No ale
powiedzmy, że jest jakieś DNA, które łączyłoby sprawcę z tą sprawą i poproszono swego czasu Jasona Zylo, aby dał swoje DNA do zbadania i on tego DNA do zbadania nie dał. I oczywiście, tutaj są dwie strony medalu. Sam Jason twierdzi, że on tego DNA nie dał, ponieważ tak mu radził prawnik, aby żadnego DNA nie dawać. No i oczywiście z takiego prawnego punktu widzenia jest to logiczne rozwiązanie, bo zawsze jest może jakaś taki mały cień szansy, że przypiszą DNA Jasona, już mając to DNA, do jakiegoś DNA, którego nie znaleźli, a może w ogóle nagle powiedzą, że znaleźli, ale jednak nie znaleźli, ale powiedzą, że to jest DNA Jasona. No każdy prawnik, który miałby podejmować decyzję, czy dawać te DNA, czy nie dawać, no to raczej by się sugerował, żeby nie dawać, tak samo jak nie poddawać się badaniu wariografem. Tak samo i Jason tego DNA nie dał, ale za to wariograf przeszedł pomyślnie, czyli że on nie miał nic wspólnego ze sprawą Lindsay. No ale to wracając do tego DNA, no to pojawia się tutaj kwestia taka, że dlaczego on nie dał? Jeżeli on nie ma z tym nic wspólnego, jeżeli on nie ma nic za uszami, to czemu tego DNA nie dał? No i tutaj są tak naprawdę dwa obozy, dwie strony medalu. Jedni twierdzą, że nie dał, no bo tak mu kazał prawnik i jest to logiczne, a inni uważają, że nie dał, ponieważ coś ukrywa. Kolejna kwestia to jest kwestia tożsamości tych dwóch osób, które tam były widziane, czyli sprawców, czyli tej kobiety i mężczyzny. I ludzie zauważyli ogromne podobieństwo tych ludzi z opisu do mężczyzny imieniem Leopoldo Rojo Beltran i jego siostry Hermili Rojo Beltran. Tutaj prawdopodobnie Wam wyskoczy zdjęcie, jak ta dwójka wygląda. I kim są ci ludzie? Ci ludzie pochodzą z Meksyku i Leopoldo miał związek z różnymi ugrupowaniami, z różnymi cukrami, pudrami, on tam takie mało legalne działania prowadził, a jego siostra chyba po prostu była jego siostrą, nie znalazłam informacji, żeby ona też tam działała, ale może działała, może jakoś nie była wymieniona. Zazwyczaj się mówi o Leopoldzie, który właśnie tam działał, no i jego twarz i twarz jego siostry pasuje idealnie do tego opisu, plus tutaj meksykański taki zagraniczny akcent też by się zgadzał. Natomiast pewne jest to, że aktualnie Leopoldo i jego siostra przebywają w Stanach Zjednoczonych i nie wiem, czy jest to kwestia tego, że są nieuchwytni, czy może jednak Kanada musi jakieś tam wielkie wnioski poskładać, żeby ich przesłuchać. Tak naprawdę nic nie znalazłam na temat tego, żeby oni byli przesłuchani, żeby oni się wypowiadali jakoś na temat tej sprawy. I chyba fakt, że wyglądają jak ludzie z opisu jakiegoś takiego robionego na podstawie zeznań jednej osoby, nie jest wystarczający, aby w ogóle ich pociągnąć do odpowiedzialności, do tego, aby się z czegokolwiek tłumaczyli, no bo no jest to jedynie jakieś tam zdjęcie, jakiś rysopis, który może być, ale nie musi być prawdziwy. Chociaż z drugiej strony, idąc tym tropem, że kanadyjska prasa, która ogłosiła, że funkcjonariusze tak naprawdę znają tożsamość osób dzwoniących i jeżeli znają tą tożsamość i wiedzą, że mógł to być Leopoldo i Hermila i że to miało postawić więcej pytań niż odpowiedzi, no to może z tego powodu, że są oni w Stanach Zjednoczonych, ciężko jest ich znaleźć, ciężko jest ich zlokalizować między Kanadą a Stanami, no to zakładam, że jakieś tam pisma, papiery i w ogóle dokumenty trzeba złożyć, aby tych ludzi zdobyć, aby tych ludzi namierzyć i aby potem tych ludzi zabrać na przesłuchanie. Więc może to właśnie o to chodziło. W każdym razie to wszystko jest jedynie na etapie domysłów. Niestety nic nie jest w tej sprawie pewne na 100%. Jak widzimy też te raporty, które były prowadzone w trakcie śledztwa, nie zawierają tych wszystkich szczegółów, które często powielają się w źródłach. Pytanie oczywiście, czy nie zawierają tych szczegółów, ponieważ te szczegóły nie były według funkcjonariuszy ważne. Czy może jednak część z tych rzeczy została zmyślona w celu ubarwienia historii, albo, co też niektórzy sugerują, funkcjonariusze również działali w celu zakrycia tej całej sprawy, zamiecenia jej pod dywan, ponieważ mieli oni związek z matką Jasona. To też takie teorie się zdarzają. W każdym razie cieszy mnie to, że ta sprawa wciąż jest otwarta, że wypływają jakieś nowe informacje na jaw, na światło dzienne. Być może kiedyś poznamy odpowiedź. Ja mam wielką nadzieję, że kiedyś to się stanie, że może
może nawet jeszcze w tym roku albo w następnym uda mi się nagrać aktualizację, bo z wielką chęcią to zrobię, ponieważ tak jak wspominałam, sprawa Lindsay Buziak jest sprawą, którą gdzieś tam na samym początku interesowania się tą tematyką poznałam. No i jest to historia, która została mi w pamięci i która interesuje mnie do dnia dzisiejszego. W każdym razie to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty i informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jeżeli ktoś słyszał jeszcze o jakichś dodatkowych szczegółach, które byłyby idealnym dopełnieniem tego podcastu, no to będę bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. A póki co zachęcam Was do dołączenia do naszej małej gry, czyli osoby, którym udało się dotrzeć do końca, do tego momentu, piszą w komentarzu pokaz domu, bo właśnie o cały pokaz domu się rozchodziło. Standardowo, jak zawsze, zachęcam Was do dołączenia do grup na Facebooku, linki znajdują się w opisie, a jeżeli ktoś chciałby mnie poznać bliżej, bardziej prywatnie, to zapraszam Was na Instagrama, który również znajduje się w opisie. A teraz, moi drodzy, życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia.